Czołem, witam Was bardzo serdecznie na swoim kanale dzisiaj. Z tej strony Drozo, a my jesteśmy na Oramont. Dzisiaj zwiedzimy sobie nową miejscówkę, w której powinniśmy spotkać takie potwory jak głównie Grim Reapery i demony. Oprócz tego będą się tam jeszcze pojawiać jakieś metalowe gargulce, ale to są dużo słabsze moby niż demony i Grim Reapery, więc jest to miejscówka tak naprawdę, gdzie możemy huncić głównie te dwa potwory, gdzie możemy sobie nabijać demony, no i gdzie możemy sobie dobrze poekspić, oczywiście głównie w teamie, ponieważ na hunt solo do night oczywiście nie jest to jakieś super miejsce, bo wiadomo, że Grimy i demony są mocne jak na nighta, ale niemniej jednak zobaczymy, jak ta miejscówka wygląda. Ja wiem tylko tyle, że jeżeli będzie się tam szło ostrożnie i powoli, nie powinno być więcej demonów na klatę niż dwa, plus do tego jakieś dwa grimy, ewentualnie jakieś metalowe gargulce, więc zobaczymy, jak jest naprawdę. Tu widzicie bramkę levelową, ponieważ żeby móc wejść w to miejsce, pójść do tej miejscówki, musimy wziąć sobie questa Dark Trials Quest właśnie. Jest to tak naprawdę jakaś czwarta misja, której chodzi o to, żeby przejść przez te wszystkie pomieszczenia, może nie przez wszystkie, ale przejść przez to miejsce i na końcu stanąć na takich dwóch płyteczkach, żeby zaliczyć tą misję tego questa. Wysokopoziomowi gracze mogą to przebiec tak naprawdę, ale mnie o to chodzi, żeby pójść w to miejsce i stanąć na tych płytkach, bo ja ten quest robiłem jakieś 3 lata temu w ekipie, ale już nie pamiętam, to było bardzo dawno temu. Ale my spróbujemy sobie zwiedzić wszystkie tutaj pomieszczenia, przejść całą tą miejscówkę, żeby zobaczyć, ile jest tych mobów tutaj tak naprawdę. No jeżeli komuś się to przyda, to, no to fajnie, będzie mógł sobie opracować taktykę i pójść ze znajomymi, z jakąś ekipą, albo samemu będzie mógł tutaj próbować ekspić. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na dzień dobry mamy tutaj dwa demony i trzy te metalowe gargulce. Zobaczymy, co będzie potem. Jeżeli chodzi o tą miejscówkę, tak jak powiedziałem, jest to miejscówka do chłoncenia demonów i Grim Reaperów. Została ona wprowadzona do TV. Oczywiście wtedy, kiedy powstało całe Oramont, czyli w 2014 roku, z update'em oczywiście letnim. Ja zanim tutaj przyszedłem, udało mi się wylosować i Grim Reapery, i demony. To znaczy robiłem relore, musiałem za to zapłacić, ale chciałem mieć dodatkowe zabezpieczenie. No i wybrałem sobie tą opcję, że oba te moby, czyli demony i reapery, będą mi zadawać o 28% dokładnie procent mniej obrażeń niż normalnie, więc powinienem być w miarę bezpieczny. No i zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, jak będzie z expem, zobaczymy, jak będzie z lotem. Zastanawiam się, chyba sobie zrobię jakąś taką statystykę z tych miejsc, wrócę do tych swoich poprzednich filmików, odkąd został wprowadzony ten analyzer. Będę się patrzył, w których miejscach tak najlepiej był najlepszy lot dla Knighta, najlepszy ex dla Knighta. Oczywiście to takim moim stylem grania, czyli nie na hura i nie za wszelką cenę jak największy exp. Każdy, kto będzie chciał tutaj zagrać i będzie chciał mieć większy exp, tak naprawdę na tych wszystkich filmikach może zdecydowanie zwiększyć exp niż ja to robię, ponieważ ja się nigdy nie śpieszę z tym expem i nie biegam jak szalony po całej miejscówce, więc to jest taka informacja dla Was, że spokojnie można tu robić dużo wyższe wyniki tu i w innych miejscach niż ja to robię. Dobra, więc no to ja się będę z Wami żegnał, mam nadzieję, że filmik Wam się będzie podobał, trzymajcie się, cześć!
We'll be right back.
Thank you.